łaski odparł. Potem Jezus przemówił do mieszkańców Nazaretu. Dzielił się z nimi swoją radością. Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli. Dziś jest ten dzień, którego oczekiwaliśmy. To my jesteśmy tym pokoleniem, które żyje w tych czasach, a o których prorokował Izajasz. Przychodzę właśnie spełniać to, co zapowiedziane od wieku. Księdza biskupa Leona oraz księży obdarza ich nieustannie mądrością, siłą i odwagą w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Kwiaty. Niech piękno tych kwiatów wyraża ogrom naszej wdzięczności za waszą odpowiedź na wezwanie Chrystusa. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę całą Twoją na cześć i chwałę swojego imienia. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Sobie znak pokoju. W seminarium, a dzisiaj mam ten zaszczyt jako proboszcz tego miejsca, skąd się wywodzisz, właśnie przeżyć Twoją wielką uroczystość. Pan Bóg Cię powołał i stałeś się kapłanem. Dlatego chcę Ci złożyć serdeczne życzenia z tej okazji. Na pewno dzisiaj usłyszysz wiele pięknych słów w Twoją stronę z tego, że wybrałeś to piękne powołanie. Być podobnym do Jezusa Chrystusa. Tak jak ksiądz biskup powiedział w kazaniu, stać się alter Chrystus, drugim Chrystusem. Bo jest to jej ojciec założyciel, święty Zygmunt Szczęsny Feliński.
Jest to mój szczególny patron, którego już od dawna sobie wybrałem i jestem przekonany, gdyby nie jego wstawiennictwo i pomoc, a szczególnie w chwilę, gdy tak ciężko mi było z tym pisaniem prac i z innymi zadaniami naukowymi, kiedy westchnąłem krótką modlitwę do niego, to uwierzcie mi, tyle cudów sprawiał, bo jak mi się już zaczynało chcieć coś robić, to był cud. Za to jemu bardzo dziękuję. Dziękuję również arcybiskupowi naszemu, Mieczysławowi Mokrzyckiemu, że pomimo wszelkich trudów, przeciwności, jednak wczoraj z jego rąk, przez jego posługę udzielił nam razem z księdzem Wiktorem święceń prezbiteratu. Nieraz w sytuacjach seminaryjnych, które się odbywały, pamiętam, że jak coś się stało, co nie musiało się stać, to zawsze zawołałeś i nigdy podniesionym głosem, tylko z taką wyrozumiałością i taką ojcowską opieką tłumaczyłeś, nastanawiałeś, prowadziłeś. Nie zawsze wszystko mówiłeś rektorowi. Za to ci bardzo dziękuję. Wszechmogący, miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zebranego tu ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechu i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nim prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech Cię błogosławi Pan zastępów, abyś cieszyła się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Niech spełni wszystkie Twoje prośby i wspomoże Twoje zamiary. Niech Bóg darzy Cię długim życiem, a gdy ustawać będą Twoje siły, niech Cię nie opuszcza, ale pomnoży łaskę wytrwania aż do końca, abyś mogła stać się uczestnikiem wiecznego dziedzictwa w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Abyś umocniony potęgą Ojca Wszechmogącego, pouczony mądrością Syna Bożego i rozpalony miłością Ducha Świętego, czynił postępy w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Amen. Dla Ciebie ukrzyżowany, a Ty dla świata. Niech Pan, któremu przyrzekłeś, wiernie służyć, sam będzie Twoją nagrodą